Drodzy Państwo, wszyscy znamy ten utwór. Cieszymy się, że dzisiaj dopisała nam pogoda. Mamy cudowną pogodę. To chyba pierwsza taka majówka, gdzie wszyscy już znużeni tą zimą, tym ciągłym mrozem, który się pojawiał. Nagle pojawia się słońce nad Kaczkami Średnimi. Witamy wszystkich dzisiaj na majówce powiatowej, na 8. wystawie rolniczo-ogrodniczej, bo to już 8. wystawa rolniczo-ogrodnicza. Prezentujemy dzisiaj nowoczesne maszyny i sprzęt rolniczy. Mamy dzisiaj pierwsze kulinaria powiatu tureckiego. Są z nami mistrzowie kuchni. Mamy dzisiaj ze sobą Adama Kowadzaneckiego, finalistę programu MasterChef. Jest z nami Karol Rybicki, miksolog, który 15 lat spędził w najlepszych hotelach londyńskich, a dzisiaj prezentuje swoją sztukę barmańską u nas na scenie i pod sceną ma swoje stoisko. Jest z nami mistrz Polski juniorów Adrian Jaworski, który jest mistrzem Polski w carvingu, a więc rzeźbi w owocach. Cudowne dzisiaj arcydzieła sztuki tworzone są w Kaczkach Średnich i tak naprawdę doskonale się dzisiaj tutaj bawimy. Myślę, że nie tylko pogoda nam dopisuje, ale to, że mamy dla każdego dzisiaj pyszne poczęstunki, które są za darmo. Widzimy, że gromadzi się coraz więcej osób, kilka tysięcy już tutaj u nas nabyło dzisiaj roślinki, nabyło swoje ulubione krzewy, które niebawem zostaną posadzone w powiatowych ogródkach, co nas bardzo cieszy i cieszymy się, że coraz większą popularnością cieszy się impreza w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Na końcu świata, na wielkiej łące, ciepłej i trzącej. Cześć! Powiedz mi, jak to się dzieje, że od przedszkola do Opola, bym powiedział, można by tak powiedzieć o tobie. Najpierw pracowałeś jako pedagog z dziećmi. Do dzisiaj chyba jeszcze pracujesz z dziećmi? Nie. Nie? Ja się teraz myślałem, że bawisz się z nimi i serwujesz. Pracuję z ludźmi. Tak, a dzisiaj mam wspaniałe asystentki, więc też z nimi pracuję. A czy one są dziećmi? Powiedzieć, że trochę przedszkolanki w ci wyrosły? Tak. No dobra, co robimy na dobry początek? No my dzisiaj dostaliśmy od powiatu tureckiego pięknego własnej roboty grilla, więc my będziemy korzystać z grilla. Karczek, drób, trochę warzyw. Na początek nacieramy rozmarynem suszonym i świeżym. Sól, pieprz tradycyjnie, jakiś tłuszcz. Musimy to mięso chwilę poklepać. Do tego ogórek tutaj widzę, że już pozbywa się nasion, które nam są niepotrzebne. Będziemy go kroić w drobną kostkę, łączyć z czosnkiem, z twarożkiem z piątnicy, z dużą ilością kopru. Do tego zrobimy taką właśnie salsę. Do tego karczku będzie tymiankowy, cytrynowo-tymiankowy kurczak. Będzie sos wiśniowy. Do mięsa będą grillowane bakłażany z cukinią, sosem miętowym, więc Adam, mamy trochę pracy. Ale kiedy to będzie? Myślę, że 15 to będzie pora wydawania chyba dań, nie? Dobra, staraj się trochę szybciej, będziemy bardziej zadowoleni. Damy radę. Pięknie mówisz, potrzebujemy trochę czasu. Dobrze. Po prostu na takie przygotowanie tego wszystkiego. A powiesz kilka słów, dlaczego na przykład, czego nie wolno na grillu robić, albo co powinniśmy robić, o czym pamiętać, bo różne się dzisiaj opinie pojawiają, tak? W plastiku nie wolno, to wiem. W plastiku nie można. No to szkoda plastiku, masz rację. Zapach trochę będzie słabszy. Jeśli chodzi o przyprawy tradycyjne, stosujesz, czy masz jakieś swoje takie ulubione, które będziesz się chciał robić? Teraz jest sezon na taki świeży lubczyk i on też dzisiaj się pojawi i myślę, że nas chce rozweseli, zwiększy nam libido, więc będzie okej. Okej. Jeśli mówimy o mięsie robionym z grilla, również często się wypowiadają specjaliści odnośnie tego, że jest niezdrowe, bo jak się mu za mocno przypali, że przypiecze, to później to są jakieś szkodliwe rzeczy, które możemy się nabyć. Przede wszystkim trzeba uważać na sadzę i tylko sadza jest takim czynnikiem szkodliwym przy grillowaniu. Ale teraz są takie technologie, że grille są albo gazowe,
albo mamy już takie tacki, które niby nas trochę chronią od tego bezpośredniego kontaktu z rusztem. Ale nasz kmin jest pięknie przygotowany, więc nasze będzie doskonałe i nieszkodliwe i smaczne. Chciała kochać już, ja nie mam czasu do stracenia, ty się spiesz. Pieszczony twych pocałunków, błysk miłosny burz, ja poznać chciałabym już. I wierzę, że przyjdzie ta chwila. Dzisiaj mamy możliwość dobrej zabawy na majówce powiatowej w Kaczkach Średnich. Dzisiaj zaprosiliśmy mieszkańców powiatu tureckiego do tego udziału. Jest to zgodne ze strategią powiatu tureckiego, gdyż powiat turecki wyznaczył takie obszary, w których chcemy edukować społeczeństwo poprzez dobrą zabawę, zapoznawać z techniką, z możliwościami naszych szkół. I dzisiaj właśnie Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach pokazuje swoją ofertę. Mamy możliwość zobaczenia i ciekawej techniki rolniczej, i agrotroniki. Mamy możliwość posmakować kulinariów, które tutaj są oferowane. Ale również w ramach tych kulinariów odbywają się pierwsze poetowe kulinaria, w ramach których wyłonimy drużynę, która będzie reprezentowała nas na wojewódzkich zawodach w powiecie pilskim. I ta dzisiejsza impreza ma również taki charakter. Gwiazdy tutaj możemy powiedzieć zaprosiliśmy, bo i pan Kozanecki z Masterchefa, który tu dzisiaj gotuje, jest również w jury naszego konkursu. Mamy tutaj światowej klasy barmanów, którzy pokazują sztukę tworzenia drinków, więc myślę, że jest to dobra forma na spędzenie takiego popołudnia niedzielnego również i całej niedzieli. I przyświeca nam myśl, edukujemy, uczymy poprzez zabawę. I myślę, że ta impreza się wpisuje w tą naszą strategię i będziemy to kontynuować również w przypadku innych szkół, bo za chwilę kolejne wydarzenia tej rangi w powiecie tureckim. Powtórzy to on i martwić się przestanę, że tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mnie się spieszy.